oficjalnie dokonać otwarcia jakże ważnej drogi. Ważnej drogi nie tylko dla mieszkańców Kożuszek, ale również Łuniewa, Krzewicy i Łup. Droga w Kożuszkach była w stanie no, fatalnym, wręcz bym powiedział katastrofalnym. Ilekroć przejeżdżałem przez Kożuszki, jadąc do Mostowa, czy z Mostowa przez Kożuszki, to po prostu dręczyły mnie ogromne wyrzuty sumienia. Ale dzisiaj, dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem gminy Międzyrzec Podlaski, z panem wójtem Krzysztofem Adamowiczem oraz uzyskaniu dofinansowania z rządowego funduszu dróg, udało się tę inwestycję zrealizować. I dzisiaj z tego miejsca, proszę państwa, chcę podziękować kilku osobom. Pozwólcie, że wspomnę o tych ludziach, bo oni naprawdę na to zasługują. Przede wszystkim dziękuję wójtowi Krzysztofowi Adamowiczowi. Dziękuję ci bardzo, Krzysztof, że zawsze w sytuacjach, kiedy trzeba jakieś zadanie realizować wspólnie, nigdy nie odmawiasz, jesteś zawsze na tak. I bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję Radzie Gminy Międzyrzec. Tutaj na ręce pana przewodniczącego Andrzeja Pietruka chcę przekazać serdeczne podziękowania. Dziękuję moim pracownikom, zarządowi dróg na czele z dyrektorem Arturem Rogulskim. Artur, dziękuję ci bardzo. No i oczywiście naszej Krysi Beń, która ten projekt zaczynała. W trakcie realizacji Krysia odeszła już na emeryturę. Tak, ją zmęczył. Ale cieszę się, że jest dzisiaj z nami. Ale jakby wszystko zaczęło się od pani dyrektor Beń. Dziękuję naszej pani sołtys, która za każdym razem, ilekroć mnie spotkała, to wierciła mi dziurę w brzuchu, a kiedy. Za to na jazdę na Białą Podlaską. Także udało się, pani sołtys. No i proszę państwa, jest dzisiaj z nami Zdzisław Krzymowski. O, schował się, chodź tu Zdzisiu bliżej, chodź, bo ja chcę o pewnej rzeczy powiedzieć, bo myśmy się kilka lat temu na coś umówili. Proszę państwa, jakby cała początek tej historii z drogą w Kożuszkach zaczął się właśnie od Zdzisława Krzymowskiego. Nasze wspólne wyjazdy do Warszawy, jak szukaliśmy różnych pomysłów i rozwiązań. I ty mi, Zdzisław, kiedyś jedną rzecz obiecałeś. Powiedziałeś, że jak uda się wybudować tą drogę, powiedziałeś, że masz w swoich zasobach 24-letnie whisky i jak ta droga będzie wybudowana, że ty to whisky postawisz. Droga wybudowana, a ja trzymam za słowo. Whisky poszło. Doprosimy jeszcze pana wójta do tego grona i wspólnie omówimy realizację całego projektu. Jest z nami też Marek Sulima. Mareczku, tobie też bardzo dziękuję za wsparcie, bo proszę państwa, zabezpieczenie środków w powiecie to też nie jest taka prosta sprawa. Powiat jest ogromny, 23 radnych, no i tych minimum 12 trzeba w jakiś sposób przekonać do tego, żeby no jednak podnieśli rękę i wyrazili zgodę. Także Marku, dzięki za twoje zaangażowanie i wsparcie. No i oczywiście serdeczne podziękowania kieruję w stronę wykonawcy. Wykonaliście państwo bardzo dobrze to zadanie. Tak się złożyło, że realizacja tego zadania zbiegła się z tym z nieszczęsnym czasem pandemii. Te ceny tak szalały, że mieliśmy ogromny dylemat i państwo i my, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ta inwestycja będzie dużo, dużo droższa, ale dzięki wspólnym rozmowom udało się dojść do porozumienia. Nie zrezygnowaliście państwo z tego przedsięwzięcia, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i proszę państwa, nie mogę tutaj wspomnieć o naszym zacnym księdzu Franciszku. O szczegółach państwu nie będę opowiadał, ale w Wigilię zamiast smażyć karpia, to my z księdzem Franciszkiem
jeździliśmy, że tak powiem, negocjować, bo gdyby nie udało się wynegocjować wtedy tej trudnej sytuacji, o szczegółach już nie chcę Państwu opowiadać, to pewnie ta inwestycja nie byłaby realizowana. Także bardzo Ci dziękuję, Franciszku, za to, że zawsze jesteś chętny, otwarty i lubisz sprawy trudne. Dla księdza Andrzeja poszedł, też dziękuję, bo wiem, że wy też dzień wcześniej wówczas też prowadziliście rozmowy. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, tym, którzy pomogli i przyczynili się do tego pięknego dzieła. Dziękuję bardzo. Marek często powtarza przy tego typu sytuacjach, że drodzy mieszkańcy, wam się to po prostu należało. A ja zawsze sobie zadaję pytanie, to dlaczego teraz, a nie wcześniej, 10 lat wcześniej, nie zostało to zrobione, jak się coś należy? Należało się pewnie w wielu miejscach i wiele rzeczy, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, gdyby nie życzliwość ludzi i dobra współpraca z panem starostą Mariuszem Filipiukiem, człowiekiem stąd, naszym starostą, ja wiem, ile zabiegałem mu drogę w przychodach i jak wiele lat budowaliśmy ją odcinkami, jeszcze jako radny, ale też dzięki takiemu rozsądkowi rady, wysokiej rady, mówiliśmy, ksiądz dzisiaj Jarosław mówi o tych 2%, tak uznaliśmy, że założymy całość inwestycji przy tych remontach w kościele, a to za sprawą między innymi Maćka, który zadzwonił do mnie i mówił, czy warto się o 1% wspierać z księdzem, czy dzisiaj Krzymowskiego, bo u niego też ta kaplica będzie remontowała. To jest właśnie myślenie samorządowe. I za to wam wszystkim dziękuję. Księdzu Franciszkowi też, bo też nam się parę fajnych rzeczy udało zrobić. Owszem. Jeżeli będziemy razem współpracować, jeżeli będziemy wzajemnie się szanować, wiele fajnych jeszcze inwestycji przed nami, a widzicie, jaki rozmach inwestycyjny na drogach powiatowych jest, bo ktoś sobie powie, wybudowaliśmy drogę. To jest 10 km drogi. To jest kawał drogi z chodnikiem. To jest inwestycja, która przekroczyła 20 milionów złotych. Powiedzmy sobie więcej, taka druga inwestycja jest realizowana na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, Zasiadki, Manie, Zaścianki. Również blisko 10 km drogi. W następnym roku 2,5 blisko kilometra w Berezie. Przyjęliśmy tą drogą, realizujemy również we współpracy. Więc wiele rzeczy się dzieje, nie wspomnę o drogach gminnych, które poprawiają byt naszych mieszkańców. Ale też dziękuję wam wszystkim za to, że dawaliście zawsze nam poczucie tej pracy samorządowej, że to jest ważne. Panie starosta, szacunek wielki. Dziękuję bardzo.